Dziś chciałabym opowiedzieć wam o filmie, który powstał na podstawie jednego z najważniejszych tekstów literackich polskiego romantyzmu. Pewnie większość z was już domyśliła się, że naszym dzisiejszym bohaterem będzie Pantadeusz. Zacznijmy zatem od literackiego pierwowzoru. Film powstał na podstawie polskiej epopei narodowej zatytułowanej Pantadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie, napisanej przez Adama Mickiewicza. Poemat Wydano po raz pierwszy w 1834 roku w Paryżu. W Polsce pierwsze wydanie pojawiło się dopiero w 1858 roku. Jednym z najbardziej znanych cytatów z utworu jest jego początek, czyli inwokacja do Ojczyzny i Matki Boskiej. Zanim przeczytam Wam ten słynny tekst, warto byłoby powiedzieć, co to właściwie jest inwokacja. To swego rodzaju zwrot do duchowego patrona czy muzy. W inwokacji autor najczęściej prosi o natchnienie i opiekę. W literaturze polskiej oczywiście znajdziemy wiele takich tekstów, ale warto tu przywołać może literaturę światową i coś, co znają wszyscy. Jedne z najbardziej znanych inwokacji to te otwierające najważniejsze starożytne teksty, czyli Iliadę i Odyseję Homera. Skoro już wiemy, co to inwokacja, to posłuchajcie, jak brzmią słowa otwierające pana Tadeusza. Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie, Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto Cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy I w ostrej świecisz bramie, ty co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany, martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie, podziękować Bogu, tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną Do tych pagórków leśnych, Do tych łąk zielonych, Szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, Wyzłacanych pszenicą, Posrebrzanych żytem, Gdzie bursztynowy świeżop, Gryka jak śnieg biała, Gdzie panieńskim rumieńcem Dzięcielina pała, a wszystko rocze pasane jakby wstęgą, miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Początek inwokacji znają na pamięć wszyscy Polacy. Jeśli chcielibyście posłuchać jej jeszcze raz, to możecie sięgnąć po piosenkę zespołu Ira, który zdecydował się dodać do tego tekstu popoworokową muzykę. Litwo ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowy. Na pewno warto byłoby jeszcze wyjaśnić kilka kontekstów inwokacji. Ostra Brama to Brama położona na Starym Mieście w Wilnie, w której znajduje się kaplica z XVII-wiecznym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, uważanym za cudowny obraz. Pamiętajcie, że Wilno, stolica Litwy, przez pewien czas znajdowało się w granicach Polski. Z kolei wspomniany w inwokacji Nowogródek to miasto urodzenia Adama Mickiewicza. Dziś znajduje się na terenie Białorusi. Wcześniej położone było w granicach Litwy i Polski. Można tam zwiedzić dworek, w którym znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza. Zresztą o samym Mickiewiczu opowiem Wam więcej na końcu spotkania. Ekranizacja naszej epopei narodowej wyreżyserowana przez Andrzeja Wajdę nie jest pierwszą adaptacją klasycznej polskiej literatury zrealizowaną przez tego reżysera. Wcześniej nakręcił już m.in. Ziemię Obiecaną – ten film zresztą jest najczęściej wymieniany jako najlepszy polski film, jaki kiedykolwiek powstał, czy Popioły. To, że akurat Wajda wyreżyserował pana Tadeusza, jest ważne, ale akurat ten reżyser domagałby się całkiem osobnej opowieści, zatem jego historię poznacie na polskiej półce filmowej już wkrótce. Film Wajdy z całą pewnością ułatwia współczesnym odbiorcom zrozumienie trudnego przecież pod względem językowym poematu Adama Mickiewicza. Ekranizacja dodaje bowiem do literackiego pierwowzoru warstwę wizualną, która wspomaga wyjaśnienie niektórych scen. Dodatkowym atutem dzieła jest przepiękna scenografia stworzona przez Alana Starskiego oraz doskonale oddające klimat epoki kostiumy zaprojektowane przez Magdalenę Telesławską Biernawską. Specjalnie do sceny finałowej tego filmu wybitny polski kompozytor Wojciech Kilar skomponował poloneza, który stał się przebojem zarówno wśród dojrzałej, jak i młodej publiczności. Może nie wszyscy wiedzą, co to jest polonez. To jeden z najstarszych polskich tańców, obok Mazura i Krakowiaka. Jako utwór charakteryzuje się dostojnym charakterem i umiarkowanym tempem. Uważany jest za polski taniec narodowy. Jest obowiązkowym tańcem na studniówkach i balach maturalnych, czyli imprezach, które odbywają się na zakończenie edukacji w szkole średniej w Polsce. Trzeba tu też powiedzieć kilka słów o kompozytorze. Wojciech Kilar był jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich kompozytorów. Był i jest cenionym twórcą muzyki klasycznej. Jeden z jego najważniejszych utworów to Krzesany z 1974 roku. Kilar jest znany także jako twórca ścieżek dźwiękowych do filmów polskich i zagranicznych. Skomponował m.in. muzykę do takich filmów jak Dziewiąte Wrota Romana Polańskiego, Pianista tego samego reżysera, Królowie Nocy Jamesa Gray'a, no i oczywiście do "Drakuli" w reżyserii Francisa Forda Coppoli. Opracował muzycznie też wiele melodii ludowych, m.in. dla zespołu Pieśni i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. No i sami widzicie. Problem z opowiadaniem o panu Tadeuszu jest taki, że trudno zdecydować, o których kontekstach i twórcach opowiedzieć trzeba, które można pominąć. Wszystko wydaje się tutaj szalenie ważne. Na koniec kilka obiecanych słów o Adamie Mickiewiczu. Poeta urodził się w 1798 roku w Nowogródku, co już wiecie. Jest bezapelacyjnie najwybitniejszym przedstawicielem polskiego romantyzmu. Wprawdzie w Polsce do końca świata będzie trwała batalia o to, kto jest ważniejszy: Mickiewicz czy Słowacki, no ale jednak palmy pierwszeństwa nikt jeszcze Mickiewiczowi chyba nie odebrał. Jest tak choćby dlatego, że początek epoki romantyzmu w Polsce to rok 1822, czyli moment, w którym Adam Mickiewicz opublikował ballady i romanse. Romantycy zwracali uwagę przede wszystkim na ludzkie emocje oraz na indywidualność jednostki. Wybitni europejscy twórcy tego okresu to m.in. George Byron, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine czy Wiktor Igo. Mickiewicz to człowiek, którego losy były wielce skomplikowane. Jeśli mam być szczera, to nawet jego śmierć i miejsce pochówku stanowią raczej powód do wielkich kontrowersji. We wrześniu 1855 roku, podczas wojny krymskiej, po śmierci żony, wyjechał do Stambułu, aby tworzyć legion polski. Tam zmarł. Być może na cholerę, być może został otruty, być może miał udar. Tego już chyba nigdy się nie dowiemy. Chciano go pochować w Stambule, w końcu przetransportowano jego ciało do Francji, aby w końcu spoczęło w Krakowie na Wawelu. Eh, Mickiewicz to też temat rzeka na zupełnie osobną opowieść. W każdym razie nie zatrzymuję was dłużej. Zachęcam do obejrzenia pana Tadeusza, a jeśli chcielibyście poznać inne ekranizacje tej opowieści, to warto wiedzieć, że w 1928 roku Ryszard Ordyński zrealizował niemą adaptację epopei. Dziś można obejrzeć już tylko fragmenty tego filmu. Obejrzyjcie je, a przede wszystkim obejrzyjcie wersję Andrzeja Wajdy. Obiecuję, że poloneza z filmu będziecie nucić jeszcze długo po seansie. A, skoro już o muzyce mowa, to w klimat Pana Tadeusza mogą wprowadzić Was świetnie nie tylko polonez, o którym mówiliśmy, ale także piosenka soplicowo promująca film, śpiewa ją Grzegorz Turnał, Albo fragment pana Tadeusza wykonywany przez odtwórcę tytułowej roli w filmie Michała Żebrowskiego i polską piosenkarkę Annę Marię Jopek. Ta piosenka nosi tytuł Wspomnienie i na pewno Wam się spodoba. Życzę Wam wspaniałych wrażeń muzycznych i filmowych, i do usłyszenia w następnym odcinku.